Czy wiedziałeś, że Launchpady mogą teraz służyć jako kontrolery dowolnego oprogramowania na twoim komputerze? Nie tylko muzycznego, dowolnego. W jednej z aktualizacji otrzymały możliwość wyzwalania skrótów klawiaturowych, które możesz przypisywać do padów. To oznacza 64 funkcje w jednym widoku. Sprawdźmy, jak to zrobić. Na początek odpalamy Novation Components, czyli narzędzie do edycji ustawień. Tam wchodzimy w ustawienia naszego urządzenia i tworzymy Custom Mode, czyli naszą własną mapę funkcji Launchpada. Po prawej stronie, pośród dostępnych widgetów, znajdziesz Custom Keystroke. Złap go, przeciągnij w wybrane miejsce, wprowadź skrót klawiaturowy i wybierz kolor. W ten sposób możesz stworzyć cały układ stworzony do obsługi wybranego programu. W innym filmiku był to Final Cut, tutaj mam preset dla Photoshopa. Mogę zapisać go w pamięci Launchpada Mini na jednym z trzech dostępnych slotów. Teraz mogę przełączać między narzędziami, modyfikować zaznaczenie, cofać i ponawiać działanie, jak i odpalić okno eksportu. Co więcej, Launchpad zachowuje w pamięci swoje ustawienia, co oznacza, że nasz Custom Mode będzie z miejsca działał z dowolnym komputerem, do którego go podłączymy.